Jestem. Dzień dobry, witam wszystkich. Dobry, witam. Dzień dobry. Witam serdecznie Państwa, witam Państwa radnych, witam Pana starostę, Państwa dyrektorów, wszystkich tych, którzy słuchają naszą dzisiejszą sesję. Otwieram 27. sesję Rady Powiatu. Pozwólcie Państwo, że sprawdzę listę obecności. Pan Adam Białbrzewski. Dzień dobry Państwu, jestem obecna. Witam Panie Adamie. Pani Anna Buczyńska. Pani Anna Buczyńska, widzę, że jest. Pani Anna Buczyńska. Jest na wizji, ale była chyba, tutaj. Chyba głos nie włączony. Jest głos nie włączony, ale widać ją. Tak. Pan Sławomir Zeberek. Dzień dobry, jestem obecny. Panie Sławomirze. Pan Dariusz Domian. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Panie Dariuszu. Pan Andrzej Grzyb. Nieobecny. Pani Beata Kalinowska. Dzień dobry, jestem obecna. Witam Pani Beato. Pan Artur Kozłowski. Pan Artur Kozłowski, nie widzę. Pan Stanisław Kupeł. Jestem, witam Państwa. Witam Pana starostę. Pan Stanisław Lipka. Witam Państwa obecnie. Witam Panie Stanisławie. Pan Tadeusz Lipka. Obecny, dzień dobry wszystkim. Dzień dobry, witam Panie Tadeuszu. Pan Andrzej Lis. Państwu jestem. Panie Andrzeju, Piotr Zniżewski obecny. Pan Antoni Mulawka. Jestem obecny, witam wszystkich. Witam Panie Antoni. Pani Zofia Napurkowska. Nie widzę. Pan Jarosław Nowak. Dzień dobry, obecny. Dzień dobry, witam Panie Jarosławie. Pan Krzysztof Parzychowski. Nieobecny. Pan Waldemar Pędzich. Witam Państwa, obecny. Witam Panie Waldemarze. Pan Kazimierz Żywnicki. Witam, jestem obecny. Witam Panie Kazimierzu. Pan Stanisław Cubda. Obecny, witam serdecznie. Witam Panie Stanisławie. Pan Kazimierz Cibek. Jestem obecny, witam. Witam Panie Kazimierzu. Pan Arkadiusz Zyść. Obecny, dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witam serdecznie. Szanowni Państwo, na dzisiejszej sesji jest obecnych 18 radnych, co wobec ustawowego składu Rady możemy podejmować prawomocne decyzje. Otrzymaliście Państwo porządek dzisiejszych obrad. Czy są uwagi do porządku obrad? A starosta, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, w imieniu Zarządu chciałem zgłosić jeden projekt uchwały Rady w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia. Chodzi o umieszczenie osób z powiatu w warsztacie terapii zajęciowej otwartej przez miasto. Otrzymaliśmy wczoraj projekt. Nie, tutaj zostawić, bo to koniec roku. A więc umowy w związku z tym no, jest niezbędna zgoda Rady na zawarcie takiego porozumienia. Szanowni Państwo, proponuję ten projekt uchwały zamieścić w punkcie 3. 20. Podpunkt 12. Są jeszcze uwagi do porządku obrad? Wnioski? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie porządek obrad z tym, że zaproponowany przez starostę projekt uchwały umieszczony będzie w punkcie 3 podpunkt 12. Bardzo proszę o czytanie listy. Pan Adam Białobrzewski. Jestem za. Pani Anna Boczyńska.
Jestem za. Pan Sławomir Ceberek. Jestem za. Pan Dariusz Domian. Słuchajcie. Jestem za. Ja do was pan Andrzej Grzyb. Wprowadzam wszystko i przypominam. Pan Andrzej Grzyb. Co on ma robić teraz? Nieobecny. Pani Beata Kalinowska. Jestem za. Co? Pan Artur Kozłowski. Ale wieczorem zadzwonił. Jestem za. Dobra. Pan Stanisław Lipka. A tutaj, Kupra? Żebyś miał te rzeczy. Jestem ja za. Za. Żebyś ty miał pan Stanisław Lipka. Bo ja chcę zakończyć, bo mi się na czerwono świeci, dobra? No. Pan Tadeusz Lipka. A zobacz, jak szkolenia, to do ciebie zadzwonię. Pan Tadeusz Lipka. Jestem obecny. Za. Pan Andrzej Lis. Jestem za. Piotr Liżewski. Jestem za. Pan Antoni Mulawka. Jestem za. Pan Jarosław Nowak. Za. Pan Waldemar Pędzik. Jestem za. Pan Kazimierz Żywnicki. Jestem za. Pan Stanisław Sugda. Jestem za. Pan Kazimierz Sibek. Jestem za. Arkadiusz Zyśk. Jestem za. 18 osób za i jeden radny nie głosował. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a powiatem Ostrołęki na linii komunikacyjnej nr 1 Ostrołęka-Myszyniec przez Baranowo. Pan Leszek Kutnik. Szanowni Państwo, ponieważ te wszystkie punkty jak gdyby dotyczą jednego tematu, w związku z tym proponuję, aby wystąpienie przedstawiciela zarządu powiatu dotyczyło wszystkich punktów dotyczących zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu. Jeśli Państwo nie macie nic przeciwko temu, to proponuję. Słusznie. W takim razie bardzo proszę o wystąpienie przedstawiciela zarządu powiatu dotyczące wszystkich punktów dotyczących transportu zbiorowego. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, przedkładane projekty uchwał dotyczą zadania, jakiego podjęliśmy się w 2019 roku. To jest tworzenie w ramach organizacji publicznego transportu zbiorowego połączeń autobusowych z wykorzystaniem środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Tworzone przez nas linie autobusowe mają na celu poprawę warunków komunikacyjnych mieszkańców naszego powiatu. Stworzenie im możliwości dotarcia do miejsc pracy, szkół, placówek opieki medycznej czy też szpitala. 7 pierwszych projektów uchwał dotyczy linii już funkcjonujących. Kolejne 4 są to nowe linie. O ich utworzenie wnioskowali zarówno mieszkańcy lokalnej społeczności, jak też samorządy gminne. Kto wam przeszkadza tak? I tutaj pozwoliłbym sobie przede wszystkim wskazać te nowe linie, które zamierzamy utworzyć. Jest to linia Ostrołęka-Goworowo przez Kamiankę-Lipiankę. Tutaj proszę temu panu nie przeszkadzać. O linię tę wnioskowały społeczności, że tak, gminne, jak też sama gmina Goworowo. Kolejną linią to jest linia Ostrołęka-Klimki przez Dylewo, Piasecznie, Kadzidło, Jazgarkę. Za uruchomieniem tej linii przemawia, oprócz tych stałych takich uwarunkowań typu dojazd mieszkańców do tych, w których wspomniałem, miejsc pracy czy ośrodków zdrowia, także szkoła powiatowa, która mieści się w Kadzidle. I tworzenie tej linii ma na celu między innymi dowóz uczniów do tej szkoły powiatowej. Kolejną nową linią jest linia Ostrołęka Długi Kąt przez Dylewo Kadzidło. O linię tę też wnioskowali zarówno mieszkańcy, jak też samorządy Kadzidła i Lelisa. I ostatnia nowa linia to jest linia Ostrołęka Zawady przez Nową Wieś Zachodnią, Jastrząbkę i Rycice. Linia ta ma troszeczkę inny zakres niż dotychczas uruchomiona na terenie gminy Baranowo i Olszewoborki. No i też będzie obsługiwała tę część praktycznie nieskomunikowaną, czy z miastem Ostrołęką, czy też między sobą
to byłoby, jeżeli chodzi o uzasadnienie, wszystko. No, myślę, że jeszcze wypadałoby, że tak powiem, usprawiedliwić się, dlaczego przedkładamy dopiero na dzisiejszej sesji te projekty uchwał. Natomiast to uzasadnienie też jest dość proste. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie linie, które my tworzymy, finansowane są z dwóch źródeł. Jednym ze źródeł to są środki własne powiatu i drugim, dużo większym źródłem są pieniążki, które uzyskujemy z funduszu, tak zwanego funduszu autobusowego, za pośrednictwem wojewody. Informacje o tym, że te środki będą nam przyznane, otrzymaliśmy dopiero w dniu wczorajszym. Jest to też informacja nie do końca oficjalna, bo umowę na te środki będziemy dopiero podpisywali gdzieś w połowie stycznia. Natomiast mamy zapewnienie i mamy informację, że nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony, te środki otrzymamy. Wnioskowaliśmy o kwotę blisko 1 880 000. Kwota ta została nam przyznana. Środki własne, jeżeli chodzi o wszystkie funkcjonujące linie, to jest kwota maksymalnie do 188 000 zł, czyli mniej więcej 10% środków uzyskanych od wojewody. Tutaj w związku z tym, że na razie mamy jeszcze ta informacja o, że tak powiem, niepodpisaną mamy umowę z wojewodą na te środki przyznane nam. W pierwszej fazie będziemy finansowali linie autobusowe ze środków własnych i to będzie nam zrefundowane. No, stanęliśmy przed wyborem takim, że albo zawieszamy dotychczas funkcjonujące linie z uwagi na no, nieotrzymanie jeszcze środków od wojewody, albo uruchomienie ich, utrzymanie ich ze środków własnych, a otrzymanie ich później zrefundowanie przez wojewodę. No, nie chcemy tutaj utrudniać i, że tak powiem, robić kłopotu mieszkańcom, pasażerom określonych linii autobusowych, dlatego podjęliśmy taką decyzję, że uruchamiamy, nie zawieszamy połączeń, tylko te uruchamiamy je od 1 stycznia. Dziękuję bardzo. To wszystko. Bardzo proszę o podjęcie przedmiotowych uchwał. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o opinię przedstawiciela Komisji Infrastruktury. Panie Przewodniczący, czy ja powinien się usuwać co do wszystkich uchwał, czy do pierwszej? Do pierwszej. Do pierwszej. Opinia Komisji jest pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałbym zabrać głos? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie. Niech Bożo. Na radny Subda, bardzo proszę. Niech Bożo, niech Bożo, jak najwięcej. Oby było kogo wozić. Dziękuję bardzo. Czy w punkcie dyskusji ktoś chciałby zabrać głos? Pani Beata Kalinowska, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałabym zapytać, czy duże jest zainteresowanie tym transportem publicznym, który tutaj powiat wprowadził? Ogólnie w powiecie, nie jakoś tam konkretnej linii, tylko czy duże jest zainteresowanie? Co pan Leszek? Szanowni Państwo, ten rok jest rokiem dość trudnym z uwagi na ten okres pandemiczny. Natomiast no, cały czas utrzymujemy jakąś tam może odrobinę mniejszą liczbę pasażerów niż przed okresem pandemicznym. Część linii tak naprawdę nie miała możliwości się w ogóle sprawdzenia, bo uruchomiona była już w okresie, kiedy ten okres trudny trwa. Niemniej jednak po ilości biletów sprzedanych widzimy, że no, te nasze linie przewożą dość dużo mieszkańców, no i jest zapotrzebowanie na kolejne, tak? Tutaj też należy dodać, że poprzez uruchamianie tych linii też na swój sposób dajemy wsparcie lokalnym przedsiębiorcom, którzy no, mogą świadczyć te usługi i dzięki temu może przetrwać ze swoimi działalnościami gospodarczymi. Może jeszcze coś. Starosta, bardzo proszę. Chciałem powiedzieć, że na początku nie było zainteresowania firm przewozowych, a w tej chwili no, można powiedzieć, że wręcz biją się firmy przewozowe o te linie. Jest duże zainteresowanie. Mamy 7 firm prywatnych na terenie naszego powiatu. W związku z tym, no, powiedzmy tutaj, spodziewamy się, że również oferty na nowe kursy będą i uzyskamy cenę na pewno niższą od tej, którą pan Leszek przedstawił jako cenę tak zwaną maksymalną, którą możemy dopłacić.
Chciałem no również powiedzieć, że to zainteresowanie pewnie będzie rosło w przyszłości. Tego się też spodziewamy. W tej chwili w ogóle ruch jest generalnie wszędzie mniejszy. Część osób, no jeśli nie musi, to nie przemieszcza się. Obserwujemy także mniejszy ruch i na drogach, mniejszy ruch również aut, mniej wypadków. To akurat jest no, dobre rozwiązanie. Jeśli chodzi o ten Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, tak jego cała nazwa brzmi, to jest też fundusz celowy, państwowy. On będzie uchwalony razem z budżetem państwa. W tej chwili trafił z Sejmu do Senatu, a więc po poprawkach Senatu będzie Sejm go ponownie uchwalał i stąd jest pewne przesunięcie w czasie. Te umowy z wojewodą mogą być podpisane po prostu po uchwaleniu budżetu państwa i opublikowaniu. W związku z tym no, te przesunięcie jest z tych względów po prostu oczywistych, ale tutaj no, wydział, jeśli dobrze się spisze, to jest szansa, że od 1 stycznia będzie to wszystko chodziło bez problemów i właśnie no, stąd też czas no, wszystkim państwu radnym troszeczkę dzisiejszy, tak znienacka zaskoczyliśmy, bo wczoraj dostaliśmy te sprawy, ale wydaje mi się, że właśnie ta sesja Rady no, jest bardzo potrzebna, bo umożliwi zafunkcjonowanie tych linii praktycznie bezproblemowo już od 1 stycznia. Także za to wszystkim państwu dziękuję, żeście bez problemu się połączyli i że możemy tutaj nad tymi uchwałami debatować. Dziękuję. To czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. Pan Adam Białobrzewski. Jestem za. Pani Anna Buczyńska. Pan Sławomir Ceberek. Jestem za. Pan Dariusz Domian. Jestem za. Pan Andrzej Grzyb. Jestem za. Pani Beata Kalinowska. Jestem za. Pan Artur Kozłowski. Jestem za. Pan Stanisław Kubeł. Jestem za. Pan Stanisław Lipka. Jestem za. Pan Tadeusz Lipka. Jestem za. Pan Andrzej Lis. Za. Pan Piotr Liżewski. Jestem za. Pan Antoni Mulawka. Pan Antoni Mulawka. Zaginął. Tak w okienku. Antek, wyłącz głos. Podniósł rękę, jest za. Dziękuję. Pan Jarosław Nowak. Jestem za. Pan Waldemar Pędzich. Jestem za. Pan Kazimierz Rzewnicki. Jestem za. Pan Stanisław Subda. Jestem za. Pan Kazimierz Ścibek. Jestem za. Pan Arkadiusz Zyś. Jestem za. 19 głosów za, jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, uchwała numer 27 łamane przez 215 łamane przez 2020 Rady Powiatu w Ocalence z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie transportu publicznego zbiorowego pomiędzy operatorem a powiatem ostrołęckim na linii komunikacyjnej nr 1 Ostrołęka Myczyniec z Baranowo została przyjęta głosami 19. Kolejny punkt porządku obrad to jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a powiatem ostrołęckim na linii komunikacyjnej nr 2 Ostrołęka Łyse przez Jazgarkiem. Bardzo proszę o opinię przedstawiciela Komisji Infrastruktury. Opinia komisji jest jednogłośnie pozytywna. Ja mam dyskusję, kto z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. Pan Adam Białobrzewski. Jestem za. Pani Anna Buczyńska. Słuchajcie, Ani. Pan Sławomir Ceberek. Jestem za. Pan Dariusz Domian. Jestem za. Pan Andrzej Grzyb. Jestem za. Pani Beata Kalinowska. Jestem za. Pan Artur Kozłowski. Jestem za. Pan Stanisław Kubeł. Jestem za. Pan Stanisław Lipka. Jestem za. Pan Tadeusz Lipka. Jestem za. Pan Andrzej Lis. Jestem za. Pan Piotr Liżewski. Jestem za. Pan Antoni Mulawka. Jestem za. Dziękuję. Pan Jarosław Nowak. Jestem za. Pan
Waldemar Pędzi. Jestem za. Pan Kazimierz Rzewnicki. Jestem za. Pan Stanisław Subda. Za. Pan Kazimierz Ścibek. Jestem za. Pan Arkadiusz Zyś. Jestem za. Dziękuję. 19 głosów za, jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, uchwała nr 27, łamane przez 216, łamane przez 220, 2020 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a powiatem ostrołęckim na linii komunikacyjnej nr 2 Ostrołęka-Łyse przez Jarzgarkę Wykrot została przyjęta głosami 19 za. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest podjęcie uchwały wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług z zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a powiatem ostrołęckim na linii komunikacyjnej nr 3 Ostrołęka Czarnia Kadzidańska przez Kadzidło Golankę. Bardzo proszę o opinię przedstawiciela Komisji Infrastruktury. Opinia Komisji jest jednogłośnie pozytywna. Otwieram dyskusję, kto z Państwa chciałby zabrać głos. Nie widzę. Poddaję pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. Pan Adam Białobrzeski. Jestem za. Pani Anna Boczyńska. Nie słychać. Pan Sławomir Ceberek. Jestem za. Pan Dariusz Domian. Jestem za. Pan Andrzej Grzyb. Jestem za. Pani Beata Kalinowska. Jestem za. Pan Artur Kozłowski. Jestem za. Pan Stanisław Kubeł. Jestem za. Pan Stanisław Lipka. Jestem za. Pan Tadeusz Lipka. Jestem za. Pan Andrzej Lis. Pan Piotr Liżewski. Jestem za. Pan Antoni Mulawka. Jestem za. Pan Jarosław Nowak. Za. Pan Waldemar Pędzich. Jestem za. Pan Kazimierz Rzewnicki. Jestem za. Pan Stanisław Subda. Za. Pan Kazimierz Ścibek. Jestem za. Pan Arkadiusz Zyś. Jestem za. 19 głosów za, jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, uchwała nr 27, łamane przez 217, łamane przez 2020 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a powiatem ostrołęckim na linii komunikacyjnej nr 3 Ostrołęka Czarnia Kadzidańska przez Kadzidło Golankę została przyjęta głosami 19 za. Przechodzimy do kolejnego porządku obrad. To jest wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a powiatem ostrołęckim na linii komunikacyjnej nr 4 Ostrołęka Troszyn przez Łączyn Kleczkowo. Bardzo proszę o opinię przedstawiciela Komisji Infrastruktury. Opinia Komisji jest jednogłośnie pozytywna. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Podaję pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. Pan Adam Białobrzeski. Jestem za. Pani Anna Boczyńska. Pan Sławomir Ceberek. Jestem za. Pan Dariusz Domian. Jestem za. Pan Andrzej Grzyb. Jestem za. Pani Beata Kalinowska. Jestem za. Pan Artur Kozłowski. Jestem za. Pan Stanisław Kubeł. Za. Pan Stanisław Lipka. Pan Stanisław Lipka. Jestem za. Dziękuję. Za. Pan Tadeusz Lipka. Jestem za. Pan Andrzej Lis. Pan Piotr Liżewski. Jestem za. Pan Antoni Mulawka. Jestem za. Pan Jarosław Nowak. Pan Waldemar Pędzich. Jestem za. Pan Kazimierz Rzewnicki. Za. Pan Stanisław Subba. Za. Pan Kazimierz Ścibek. Jestem za. Pan Arkadiusz Zyś. Jestem za. Dziękuję. 19 głosów za, jednogłośnie. To. Szanowni Państwo, uchwała nr 27, łamana przez 218, łamana przez 2020 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a powiatem ostrołęckim na linii komunikacyjnej nr 4 Ostrołęka Troczyn przez Łączyn Kleczkowo została przyjęta głosami 19.
Kolejny punkt porządku obrad to jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a powiatem ostrołęckim na linii komunikacyjnej nr 5 Ostrołęka Andrzejki przez Troszyn Choromany Piski. Bardzo proszę o opinię przedstawiciela Komisji Infrastruktury. Opinia Komisji jest jednogłośnie pozytywna. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. Pan Adam Białobrzeski. Jestem za. Pani Anna Boczyńska. Pani Anna Boczyńska. Jestem za, ale nie słucham. Pan Sławomir Ceberek. Jestem za. Pan Dariusz Damian. Jestem za. Pan Andrzej Grzyb. Jestem za. Pani Beata Kalinowska. Jestem za. Artur Kozłowski. Jestem za. Pan Stanisław Kubeł. Jestem za. Pan Stanisław Lipka. Jestem za. Pan Tadeusz Lipka. Jestem za. Pan Andrzej Lis. Pan Piotr Liżewski. Jestem za. Pan Antoni Mulawka. Jestem za. Pan Jarosław Nowak. Pan Waldemar Pędzik. Jestem za. Pan Kazimierz Rzewnicki. Jestem za. Pan Stanisław Sugda. Jestem za. Pan Kazimierz Ścibek. Jestem za. Pan Arkadiusz Zyśk. Jestem za. Dziękuję. 19 głosów za, jednogłośnie. Państwo, uchwała nr 27, łamane przez 219, łamane przez 2020 Rady Powiatów Ostrołęce z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a powiatem ostrołęckim na linii komunikacyjnej nr 5 Ostrołęka Andrzejki Tyszki przez Troszyn Choromany Piski została przyjęta głosami 19 za. Kolejny punkt początku obrad to jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a powiatem ostrołęckim na linii komunikacyjnej nr 6 Ostrołęka Łyse przez Lewis Kadzidło Lipniki. Bardzo proszę o opinię przedstawiciela Komisji Infrastruktury. Opinia Komisji jest jednogłośnie pozytywna. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie przedmiotowy projekt. Pan Adam Białobrzeski. Jestem za. Pani Anna Boczyńska. Pan Sławomir Ceberek. Jestem za. Pan Dariusz Damian. Jestem za. Pan Andrzej Grzyb. Jestem za. Pani Beata Kalinowska. Jestem za. Artur Kozłowski. Jestem za. Pan Stanisław Kubeł. Jestem za. Pan Stanisław Lipka. Jestem za. Pan Tadeusz Lipka. Jestem za. Pan Andrzej Lis. Pan Piotr Liżewski. Jestem za. Pan Antoni Mulawka. Pan Jarosław Nowak. Jestem za. Pan Waldemar Pędzik. Jestem za. Pan Kazimierz Rzewnicki. Jestem za. Pan Stanisław Sugda. Za. Pan Kazimierz Ścibek. Jestem za. Pan Arkadiusz Zyśk. Jestem za. 18 głosów za i jeden radny nie głosował. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, uchwała numer 27 łamane przez 220 łamane przez 2020 Rady Powiatów Ostrołęce z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a powiatem ostrołęckim na linii komunikacyjnej nr 6 Ostrołęka Łyce przez Lewis Kadzidło Lipniki została przyjęta głosami 18. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a powiatem ostrołęckim na linii komunikacyjnej nr 7 Ostrołęka Kunin przez Goworowo. Bardzo proszę o opinię przedstawiciela Komisji Infrastruktury. Opinia Komisji jest jednogłośnie pozytywna. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. Pan Adam Białobrzeski. Jestem za. Pani Anna Boczyńska. Pan Sławomir Ceberek. Jestem za.
Pan Dariusz Damian. Jestem za. Pan Andrzej Grzyb. Jestem za. Pani Beata Kalinowska. Jestem za. Pan Artur Kozłowski. Jestem za. Pan Stanisław Kubeł. Jestem za. Pan Stanisław Lipka. Jestem za. Pan Tadeusz Lipka. Jestem za. Pan Andrzej Lis. Jestem za. Pan Piotr Liżewski. Jestem za. Pan Antoni Mulawka. Pan Jarosław Nowak. Jestem za. Pan Waldemar Pędzich. Jestem za. Pan Kazimierz Żewnicki. Jestem za. Pan Stanisław Sudba. Za. Pan Kazimierz Ścibek. Jestem za. Pan Arkadiusz Zyśk. Jestem za. 18 głosów za i jeden radny nie głosował. Szanowni Państwo, uchwała numer 27 łamane przez 221 łamane przez 2020 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a powiatem ostrołęckim na linii komunikacyjnej numer 7 Ostrołęka-Kunin przez Goworowo-Suchcice-Czerwin została przyjęta głosami 18 za. Do kolejnego punktu porządku obrad, to jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a powiatem ostrołęckim na linii komunikacyjnej numer 8 Ostrołęka Goworowo przez Kamiankę Lipianek. Bardzo proszę o opinię przedstawiciela komisji. Opinia komisji jest jednogłośnie pozytywna. Chciałbym w dyskusji, kto z Państwa chciałby zabrać głos. Poddaję pod głosowanie przedmiotowy projekt. Pan Adam Białbrzeski. Jestem za. Pani Anna Buczyńska. Pan Sławomir Ceberek. Jestem za. Pan Dariusz Damian. Jestem za. Pan Andrzej Grzyb. Jestem za. Pani Beata Kalinowska. Jestem za. Pan Artur Kozłowski. Jestem za. Pan Stanisław Kubeł. Jestem za. Pan Stanisław Lipka. Jestem za. Pan Tadeusz Lipka. Jestem za. Pan Lis, pan Andrzej Lis. Jestem za. Pan Piotr Liżewski. Jestem za. Pan Antoni Mulawka. Pan Jarosław Nowak. Jestem za. Pan Waldemar Pędzich. Jestem za. Pan Kazimierz Żewnicki. Za. Pan Stanisław Sugda. Za. Pan Kazimierz Ścibek. Jestem za. Pan Arkadiusz Zyśk. Jestem za. 17 głosów za i jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, uchwała nr 27 łamane przez 222 łamane przez 2020 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a powiatem ostrołęckim na linii komunikacyjnej nr 8 Ostrołęka Goworowo przez Kamiankę Lipiankę została przyjęta głosami 18 za. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, to jest wyrażenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a powiatem ostrołęckim na linii komunikacyjnej nr 9 Ostrołęka Klimki przez Bylewo, Piasecznie, Kadzidło. Proszę o opinię przedstawiciela Komisji Infrastruktury. Opinia komisji jest jednogłośnie pozytywna. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Szanowni Państwo, uchwała numer 27 łamane przez 220. Oj, przepraszam bardzo. Podaję pod głosowanie. Bardzo proszę. Pan Adam Białobrzewski. Jestem za. Pani Anna Buczyńska. Pan Sławomir Ceberek. Jestem za. Pan Dariusz Damian. Jestem za. Pan Andrzej Grzyb. Jestem za. Pani Beata Kalinowska.
Pani Beata Kalinowska. Jestem za. Pan Artur Kozłowski. Jestem za. Pan Stanisław Kubeł. Jestem za. Pan Stanisław Lipka. Jestem za. Pan Tadeusz Lipka. Jestem za. Pan Andrzej Lis. Pan Piotr Liżewski. Jestem za. Pan Antoni Mulawka. Pan Jarosław Nowak. Jestem za. Pan Waldemar Pędzi. Jestem za. Pan Kazimierz Rzewnicki. Za. Pan Stanisław Subda. Jestem za. Pan Kazimierz Ścibek. Jestem za. Pan Arkadiusz Zyś. Jestem za. Dziękuję. 18 głosów za. Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. Szanowni Państwo, uchwała nr 27 łamane przez 223 łamane przez 2020 Rady Powiatowej w Ostrołęce z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a powiatem ostrołęckim na linii komunikacyjnej nr 9 Ostrołęka Klimki przez Dylewo, Piasecznie, Kadzidło i Jadkarkiem została przyjęta głosami 18 za. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a powiatem ostrołęckim na linii komunikacyjnej nr 10 Długi Kąt przez Dylewo, Kadzidło. Bardzo proszę o opinię przedstawiciela Komisji Infrastruktury. Opinia Komisji jest jednogłośnie pozytywna. Otwieram dyskusję. Ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Podaję pod głosowanie projekt uchwały. Pan Adam Białobrzeski. Jestem za. Pani Anna Buczyńska. Pan Sławomir Ceberek. Jestem za. Pan Dariusz Domian. Jestem za. Pan Andrzej Grzyb. Jestem za. Pani Beata Kalinowska. Jestem za. Pan Artur Kozłowski. Jestem za. Pan Stanisław Kubeł. Jestem za. Pan Stanisław Lipka. Jestem za. Pan Tadeusz Lipka. Pan Tadeusz Lipka. Jestem za. Dziękuję. Pan Andrzej Lis. Pan Piotr Liżewski. Jestem za. Pan Antoni Mulawka. Pan Jarosław Nowak. Jestem za. Pan Waldemar Pędzi. Jestem za. Pan Kazimierz Rzewnicki. Jestem za. Pan Stanisław Subda. Za. Pan Kazimierz Ścibek. Jestem za. Pan Arkadiusz Zyś. Jestem za. 18 głosów za i jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. Szanowni Państwo, uchwała nr 27 łamana przez 224 łamana przez 2020 Rady Powiatu w Ostrołęce dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a powiatem ostrołęckim na linii komunikacyjnej nr 10 Ostrołęka Długi Kąt przez Dylewo, Kadzidło została przyjęta głosami 18. Kolejny punkt porządku obrad to jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a powiatem ostrołęckim na linii komunikacyjnej nr 11 Ostrołęka Zawady przez Nową Wieś Zachodnią Jastrząbkiem Rycicem. Bardzo proszę o opinię przedstawiciela Komisji Infrastruktury. Opinia komisji jest jednogłośnie pozytywna. Mam dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Poddaję pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. Pan Adam Białobrzeski. Jestem za. Pani Anna Buczyńska. Pan Sławomir Ceberek. Jestem za. Pan Dariusz Domian. Jestem za. Pan Andrzej Grzyb. Jestem za. Pani Beata Kalinowska. Jestem za. Pan Artur Kozłowski. Jestem za. Pan Stanisław Kubeł. Jestem za. Pan Stanisław Lipka. Jestem za. Pan Tadeusz Lipka. Jestem za. Pan Andrzej Lis. Za. Pan Piotr Liżewski. Jestem za. Pan Antoni Mulawka. Pan Jarosław Nowak. Jestem za. Pan Waldemar Pędzi. Jestem za.
Pan Kazimierz Rzewnicki. Jestem za. Pan Stanisław Subda. Za. Pan Kazimierz Ścibek. Jestem za. Pan Arkadiusz Zyś. Jestem za. 18 głosów za, jeden radny nie brał udziału. 11. Dziękuję. 19 głosów za. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, uchwała numer 27, łamane przez 225, łamane przez 2020 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a powiatem ostrołęckim na linii komunikacyjnej numer 11 Ostrołęka Zawady przez Nową Wieś Zachodnią Jastrząbkę Rycicę została przyjęta głosami 19. Blok dotyczący transportu zbiorowego. Przechodzimy do wprowadzonego projektu uchwały. Państwa, to jest w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia. Bardzo proszę o wystąpienie przedstawiciela zarządu. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, wczoraj otrzymaliśmy projekt porozumienia w sprawie umieszczenia 7 osób z powiatu ostrołęckiego w nowo otwieranych warsztatach terapii zajęciowej przez miasto Ostrołęka. W związku z tym do zawarcia takiego porozumienia jest potrzebna zgoda organu stanowiącego, czyli Rady Powiatu. W związku z tym zaproponowaliśmy na dzisiejszej sesji dopisanie tego punktu, a więc jest to wprost z zarządu. No nie było czasu na puszczenie tego na komisję, także no, skorzystaliśmy z tego trybu, żeby nie zwoływać sesji zaraz za chwilę po dzisiejszej sesji. Po co no, jest to potrzebne? My mamy otwarty warsztat terapii zajęciowej, ale on jest zapełniony. Jest duże zapotrzebowanie. Jeśli mieszkańcy jednego powiatu korzystają z usług w innej placówce, to ten powiat jest zobowiązany do ponoszenia kosztów. W przypadku WTZ-ów i osób niepełnosprawnych 90% kosztów pokrywana jest z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Koszt powiatu dotyczy 10% zabezpieczenia wkładu własnego. Są to środki rzędu między 15 a 20 tysięcy złotych w zależności od frekwencji wykorzystania w ciągu całego roku, czy też ewentualnie stawek, które mogą ulegać zmianom. Nie jest to wielki koszt. My na razie na tym paragrafie mamy środki finansowe. No w związku z tym, że dochodzi kolejnych 7 osób, trzeba będzie pewnie w trakcie roku budżetowego zwiększyć środki na tym paragrafie. Ale to zdążymy zrobić już na kolejnych sesjach Rady. Nie było potrzeby, żeby w tej chwili dysponować środki od razu i zmieniać budżet w tym punkcie. Przy okazji zmian budżetowych dokonamy takiej zmiany w trakcie roku budżetowego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. Pan Adam Białobrzeski. Jestem za. Pani Anna Buczyńska. Pan Sławomir Ceberek. Jestem za. Pan Dariusz Domia. Jestem za. Pan Andrzej Grzyb. Jestem za. Pani Beata Kalinowska. Jestem za. Pan Artur Kozłowski. Jestem za. Pan Stanisław Kubeł. Jestem za. Pan Stanisław Lipka. Jestem za. Pan Tadeusz Lipka. Jestem za. Pan Andrzej Lis. Za. Pan Piotr Liżewski. Jestem za. Pan Antoni Mulawka. Pan Jarosław Nowak. Jestem za. Pan Waldemar Pędzik. Jestem za. Pan Kazimierz Rzewnicki. Jestem za. Pan Stanisław Subda. Jestem za. Pan Kazimierz Ścibek. Jestem za. Pan Arkadiusz Zyś. Jestem za. Dziękuję. 18 głosów za, jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, uchwała nr 27, łamane przez 226, łamane przez 2020 Rady Powiatu w Ostrołęce dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia została przyjęta głosami 18. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
To jest sprawozdanie Twarodstwa Słowackiego z działalności zarządu w okresie między sesjami. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, odbyło się tylko jedno posiedzenie zarządu oprócz tego dzisiejszego przedsesyjnego, czyli można powiedzieć, że w gruncie rzeczy dwa. Razem podjęto 5 uchwał, one dotyczyły zmian w planach finansowych jednostek, a także wprowadzenie tych zmian w życie. Zajmowaliśmy się również kwestią odszkodowań za działki przejmowane pod drogi oraz przyznawaniem nagród okolicznościowych związanych z wynikami w sporcie, a także zajmowaliśmy się liniami autobusowymi oraz wydawaliśmy opinie w sprawie sieci przesyłowej Ostrołęka-Stanisławów. Jest to już ostatnia linia wysokiego napięcia 400 kV, która będzie przechodziła przez teren naszego powiatu, no, która wpłynie na przede wszystkim sprawność zasilania, a także i na naszym terenie i całej Polski północno-wschodniej. Oczywiście zaopiniowaliśmy pozytywnie tą strategiczną inwestycję dotyczącą przesyłu prądu dla Polski północno-wschodniej. Więc można powiedzieć, że w ten sposób Ostrołęka staje się takim, no, trochę centralnym miejscem na mapie dotyczącej przesyłu prądu zarówno na kierunek warszawski, olsztyński, Białystok, Ełka i także na Litwę. W związku z tym konieczność budowy źródła wytwarzania energii elektrycznej, a więc ta linia po prostu, no, usprawni także zasilanie naszego obszaru na wypadek jakiejś awarii, a więc można powiedzieć, że zasilanie będzie możliwe, wielokierunkowe dostarczanie prądu. Jeśli chodzi o inne sprawy, to zajmowaliśmy się jeszcze tymi liniami. Chciałem na chwilkę powrócić do niej, gdyż czasami otrzymywaliśmy wnioski z niektórych gmin dotyczących, no, chęci złożenia przez powiat wniosku w obrębie jednej gminy. My oczywiście takich wniosków nie przyjmujemy, dlatego że każda gmina ma nawet pierwszeństwo przed powiatem składania wniosków do wojewody na skorzystanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i w związku z tym gminy też, gdybyście Państwo byli na sesjach Rady, to mają możliwość i powinny korzystać do obsługi linii, czyli dowóz z miejscowości do siedziby gminy. I to jest rola gminy, składanie takich wniosków. No, my musimy składać wnioski, które są przewidziane dla powiatu, czyli inaczej mówiąc, musimy łączyć gminę z siedzibą powiatu bądź ewentualnie siedziby gmin między sobą. I staramy się to robić łącznie, czyli linie są do siedziby powiatu, ale staramy się łączyć również kilka gmin ze sobą. I to jest chyba takie najwłaściwsze podejście i te wnioski widzę, że, no, mają szansę na również większy strumień pasażerów. Czyli w ten sposób można powiedzieć, że komunikujemy wszystkie gminy, bo nie ma obszarów w powiecie, gdzie by te linie nie kursowały. No i tam, gdzie te wnioski po prostu spełniały kryteria przedstawione dla linii powiatowych, po prostu rekomendowaliśmy Radzie wszystkie te linie. Myślę, że trzeba zachęcić część gmin, żeby również korzystały z tego funduszu, bo jest to fundusz, z którego, no, naprawdę warto skorzystać i również umożliwić także skomunikowanie niektórych miejscowości w obrębie gminy. Oczywiście nie możemy zgłaszać wniosków, które by konkurowały z liniami komercyjnymi, czy też powtarzały się z tymi liniami, a więc muszą dotyczyć albo miejsc, przez które wcześniej odbywała się komunikacja i z jakichś tam powodów przedsiębiorstwo komunikacji ich nie obsługuje, no bądź ewentualnie na wnioski mieszkańców, no również zbieramy listę osób, które deklarują się, że będą korzystały z tych linii, będą dojeżdżały. Także my oczywiście wysyłamy czasami swojego pracownika od pana Leszka, żeby także sprawdził, jak te linie funkcjonują. W związku z tym, no, jeśli zbierzemy już dostateczną ilość danych, myślę, że w tym okresie pokoronawirusowym, takim obiektywnym, to również byśmy wtedy na Komisji Infrastruktury i na sesji podyskutowali o efektywności tych linii. Może zaprosimy też i firmy. Teraz byłoby to trudno po prostu w tym czasie zrobić. No i zajmowaliśmy się również sprawami związanymi z budżetem, a więc z realizacją dochodów powiatu, a także wydatkami. Staramy się, żeby jak najwięcej
dochodów po prostu zeszło, żeby porozliczać się z zadań inwestycyjnych i bieżących. No i nie ukrywam, że to zajmuje nam ostatnio dużo czasu i w okresie przedświątecznym i między świętami i Nowym Rokiem, aczkolwiek wydaje się, że ten rok zamkniemy ładnie po stronie zarówno i dochodów i wydatków, że będzie to budżet, no, wynika z tego całkiem dobrze zrealizowany, z dużą ilością zadań i również z nadrobieniem zaległości z roku 2019. Także to zajmuje, no, dużo czasu. Jutro jeszcze będziemy korzystali też z czynnych banków i jeszcze resztę, no, regulacji tych, które można będzie wykonać, spróbujemy wykonać. Ale ogólnie chciałem Państwu powiedzieć, że dosyć płynnie idzie nam realizacja budżetu w tych ostatnich dniach, bez jakichś większych problemów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Komunikaty i sprawy organizacyjne. Czy Państwa chciałby zabrać głos? Pan Stanisław Subda, bardzo. Szanowni Państwo, ponieważ znajdziemy się niedługo w nowym roku, chciałem złożyć serdeczne życzenia noworoczne nam wszystkim oraz mieszkańcom naszego powiatu, a szczególnie nadziei na lepszy nowy rok. Żebyśmy wolni od wirusa mogli się spotkać w normalnych warunkach w następnym roku. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Jeśli można, to ja również dołączam się do tych życzeń. Chciałem życzyć wszystkim paniom, panom, no, wesołego Sylwestra i sukcesu w nowym roku, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym, a także społecznym. Życzę również wszystkim słuchaczom udanego Sylwestra, no i sukcesu w nadchodzącym roku. Myślę, że, no, te szczepionki wpłyną na poprawę nastrojów i także, no, po prostu lepszą sytuację i większy optymizm. Także wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pozwólcie Państwo, że również przyłączę się do życzeń. Chciałem życzyć Państwu, radnym, dużo zdrowia, wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim szczęśliwego nowego roku. A mieszkańcom naszego powiatu, w imieniu Państwa, w imieniu radnych również, szczęśliwego, zdrowego, oby ten przyszły rok był lepszy jak ten, który właśnie mieli. Również się przyłączam, panie przewodniczący, do tych życzeń. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I tym, po tym punkcie przechodzimy do ostatniego punktu obrad, sprawy różne, wnioski, oświadczenia radnych. Jeśli nie ma w tym punkcie głosów, to jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Państwu życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku. I zamykam 27. sesję Rady Powiatów Pańskiego. Dziękuję. 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 Wszystkim do dobrego. W nowym roku.